jesteś chujem, bo nie grasz z nim! Kurwa, jesteś chujem, kurwa, nie grasz z nim, jesteś chujem! I ucieka oko, bo ten glejak to jest w chuj ciężka choroba. Oni teraz znowu wylatują do Meksyku, żeby zrobić kolejną operację. Tam jest tak, że to jest ogólnie eksperymentalne. Oni to robią tak, że ryzykują troszkę, ale no jakby nie patrzeć, lepiej coś w ogóle robić, niż nic nie robić, nie? Tego jest mi w chuj przykro, jeżeli chodzi o Vanessę. Ale będziemy jeszcze na pewno... Co tam... troszkę lagi. No dobra, zobaczymy jeszcze, co tam będzie. Następnym razem powiem wam tak. W chuj sobie napsułem krwi tą zbiórką, bo jakieś w ogóle chuje mówią, że pieniądze z tej zbiórki, wiecie, że ja na przykład je zajebałem. Kurwa, tyle ludzi mnie oskarża o takie rzeczy. Nie wiecie nawet, jaki to jest w ogóle rozpierdol, bo z tym jest taka sytuacja. Ja wam powiem po 17, co mi się przytrafiło przez te dwa tygodnie. To, co mi się przytrafiło przez te dwa tygodnie, to sądzę, że nie chciałbym, żeby nikomu się to przytrafiło, nie? To ile miałem, mam prawne rzeczy takie, które muszę załatwić. Ta zbiórka była też na ostatni moment i ona nie była, nie miałem uprawnień do niej. Chciałem pomóc, bo mnie prosili o to moje ziomki, bo to jest dziewczyna stąd. I zacząłem tą zbiórkę robić z myślą, że po prostu spoko, przelejemy pieniądze, elo i będzie wszystko git. Natomiast tutaj pojawiają się takie problemy na mojej drodze się pojawiły, że no nawet mam ochotę się popłakać teraz, ale nie popłaczę się wam przed kamerą, nie? Bo to jest kurwa, no jest, chce mi się płakać z tego powodu, no. Nie ukrywam. Ludzie myślą sobie, że ja na przykład, osoba, która przez takiego streama zwykłego na przykład, nie bez zbiórki, nie ukrywam, że z takiego czegoś się sporo zarabia i na przykład ludzie myślą, że zajebałem 10 tysięcy ze zbiórki, 10 tysięcy, kiedy ja na przykład w ciągu jednego streama potrafiłem zarobić 5 tysięcy. I wyście to widzieli, bo są szoty nawet. I poświęcać swój kanał dla kurwa kradzieży 10 koła, kiedy ja mam pieniądze i mam pieniądze, mam mieszkanie, żyje mi się dobrze i ludzie myślą, że serio jestem w stanie zajebać tak, żeby poświęcić swój kanał dla czegoś takiego. To jest popierdolone według mnie. Ale świat jest taki, jaki jest, kurwa. Śmiać mi się chce po prostu z niektórych ludzi, którzy wiecie, którzy pohejtowali w tym temacie, ale tak naprawdę na pełnej kurwie. Dostałem takie wiadro pomyj na mnie odnośnie tej zbiórki. Już nigdy nie zrobię zbiórki, która będzie przechodzić przez donaty na moim streamie, bo ludzie też myślą, kurwa, czemu nie robiłeś zbiórki tak, żeby przekierować ludzi na strony fundacji? Bo wtedy oni nie mają infrastruktury i te donaty nie wyświetlały się po prostu na streamie. Potem niektórzy ludzie powiedzieli mi, to czemu nie robiłeś tego przez Tip & Donation? No głównie dlatego, że Tip & Donation nie chciało tego robić, bo oni dopiero załatwiają sobie możliwość fundowania, bo oni też chcą założyć fundację i powiedzieli mi, zrób to przez moją firmę, czyli przez moją firmę miałem to przelać. I już powiem wam szczerze, nigdy takiej kurwa zbiórki nie zrobię, bo jak będę robił zbiórkę, to po prostu pokażę wam stronkę, będziemy se streamować, strona będzie w opisie i nic więcej nie robię pod takim kątem, bo to, co się wydarzyło po prostu, że ludzie oskarżają mnie o kradzież, kurwa, 10 koła, to jest kurwa śmieszne dla mnie, naprawdę. Gdzie w ciągu paru streamów jestem w stanie taką kasę zarobić. I Rafonix też niejednokrotnie mówił to, że streamy to, na streamach się dobrze zarabia. I naprawdę poświęcać swój kanał dla czegoś takiego? Kurwa, proszę was. 10 koła, ale 20, ale to nie jest tak jak ten. Nie jest 20, bo jeszcze od tego trzeba było odciąć podatek dochodowy. Poza tym to nie było pełne 40 tysięcy, tylko też było coś takiego, że z PayPala sobie ludzie wracali jakieś 5 dyszek. Tu ktoś, właśnie to jest skurwysyństwo największe. Ja mam na to dowody i też wam na to przedstawię. Ludzie sobie wysyłali na przykład 10 zł z PayPala, 15, a powiem wam szczerze, tyle ile dostałem powiadomień na przykład na maila, że wiecie, to można robić te chargebacki, nie? Człowiek wysyła 15 zł, a potem potem mi pisze wiadomość, stary, musiałem wrócić 15 zł, bo nie wiem, brakowało mi na coś i tak dalej, i przepraszali mnie za to, ale ludzie wtedy nie myślą o jednym, że ja w oczach ludzi mogę być kurwa, ja potem dokładam z własnej kieszeni do tego, nie? I to też jest kurwa mega chujowe, no. Podobnie jak z Jurkiem Owsiakiem, no dokładnie, no teraz już wiem, co Jurek Owsiak kurwa myśli, nie? Ale zresztą ja 17 kwietnia mam jedną rzecz, o której wam powiem po prostu potem, jak tam pójdę, bo naprawdę to chujowo, nie? Najbardziej, najśmieszniejsze.